We flagowym rządowym projekcie termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła czyste powietrze zaczyna brakować pieniędzy. Ten program miał być finansowany ze między innymi pieniędzy unijnych, które do dzisiaj nie są niestety odblokowane. Natomiast właściwie każdego tygodnia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wpływają 4 tysiące wniosków po około 40 tysięcy złotych każdy. To jest ponad 100 milionów złotych w każdym tygodniu, które Narodowy Fundusz będzie musiał sfinansować. Te osoby, które składają te wnioski, raczej nie powinny się obawiać o to, że nie dostaną pieniędzy. Problem ma dzisiaj rząd, który musi w jakiś sposób te pieniądze założyć, aby je odzyskać później z pieniędzy unijnych. Więc to może być wyzwanie przede wszystkim dla ministra finansów, aby to finansowanie znaleźć.